Cześć. Sam już? Tak, pułkownik Sobkowiak przyprowadził tego nowego. W wojsku? Szybko się pozabijacie. Wzór cnót, wiedzy i zapału do pracy. Tak? Panie majorze, zeznania tego młynarza nie budzą wątpliwości. Ten z tym nosem? Porucznik Waldemar Jaszczuk. Ludzie, jak można przyjmować z takim nosem faceta do mojego nosa do roboty? No przecież my się nigdy razem nie będziemy mogli nigdzie pokazać. Ale za to w szkole był prymusem. Mm. Czyli jak się pozbyliśmy jednego starego sieczkobrzęka, to teraz będziemy mieli młodego prymusa, no pysznie. A powiedz mi, nie jest to przypadkiem czyjś protegowany? Sieszczeniec porucznika Zupka. No teraz wszystko rozumiem. Fantastycznie. Dzień dobry. Zrobiłem wszystko, co było w naszej mocy. O dupę potłuc te wasze moce. Trzy urzędy wojewódzkie, twój nadzór. I co? Popatrz na cyfry. 11 napadów w ciągu 10 miesięcy. Jedno ciężkie uszkodzenie ciała. Jeden zgon w wyniku ran zadanych nożem. Wartość zrabowanych przedmiotów przekracza 17 milionów. A wiadomo, że jeżeli chodzi o pieniądze, o dolary, to zeznania są z zasady zaniżane. Muszą mieć jakieś rozeznanie. Ktoś te skoki nadaje. Nie podlują. Tak, ale nie puszczają w obieg zrabowanych przedmiotów. To jest zresztą ich kolejny sukces. Ja przypuszczam, że nie mają wspólników. Ale panie majorze, o tym, żeby dowiedzieć się, komu w miasteczku dobrze się powodzi, wystarczy w miejscowej knajpie wypić 2 pięćdziesiątki. No. Nasi rodacy, oprócz bezinteresownego podkładania sobie świni, uwielbiają również obrabiać sąsiadów. Przy tym faceci działają z głową. Skok i giną jak kamfora. Brutalni, sprawni, inteligentni. To, że są zdolni, widać z efektów dotychczasowego śledztwa. Teraz od was chciałbym coś usłyszeć. Tak. Porucznik Borewicz nie jest, zdaje się, najlepszego zdania o naszym społeczeństwie. Ton entuzjazmu wyczułem tylko w odniesieniu do elementu przestępczego. Przyznam się, że jestem zaskoczony. Ciekawa uwaga. Od ostatniego skoku minęło 3 tygodnie. Częstotliwość mniej więcej raz na miesiąc. W 3 województwach, w których były wszystkie dotychczasowe napady, zarządzone jest przez najbliższe 10 dni ostre pogotowie. Dodatkowe patrole, penetracja miasta, wszystko nastawione na godziny od 22 do 4 rano. Czyli metoda czekaj tatka latka, kobyły wilcy zjedzą. Dosyć kosztowna metoda, ludzie przecież tracą wszystko. Ale ja ciągle nie mam żadnego punktu zaczepienia, nawet portrety pamięciowe nic. Proszę bardzo, niech pan major spojrzy. Każdy inny, no. Kompletnie nic. A ten pistolet? Są podejrzenia, że skradziony naszemu funkcjonariuszowi. I to bez amunicji. Ale napadani o tym niestety nie wiedzą. Może opublikować to w środkach masowego przekazu. Nasze społeczeństwo jest odważne. Wie pan, dotychczas to staramy się, żeby społeczeństwo mogło na nas liczyć, a nie odwrotnie. Po to między innymi ludzie płacą podatki. Słowo podatki obce jest socjalistycznej formacji społecznej. Niech pan nie mówi tylko o tym ministrowi Nieckarzowi. Skończcie już tę dyskusję. Pojutrze spotykamy się tu znowu, tylko punktualnie. Tak jest, obywatel majorze. W porządku. Światło. Lecz spokojnie. Spokojnie, nie denerwuj się. Spokojnie. Cicho. Gdzie jest sejf? W domu nic nie mam. Wszystko w sklepie. Może ona będzie rozumniejsza. Nie mam w domu żadnego sejfu. O Jezu! Bi, i tak nic nie dam. O Jezu! Mamy mało czasu. Albo otwierasz sejf, albo zrobimy z nią koniec. Z nią, nie z tobą. Nie mamy w domu nic naprawdę, wierzcie! Zrób jej na początku jak w kinie. Ani słowa.
bo spalimy dom. Mały krajaś dalej. Puśćcie, puśćcie natychmiast, oddam wszystko. Szanuj, tylko bez żadnych numerów. No? Gdzie masz? Dobra, żenię się. A będziesz wierny? No, często. Puśnię. Nie! Puszczaj. No to byłaś. Wariatka jesteś. Masz. A ty mnie kochasz? Tak. Słuchaj. A co to był za facet, z którym wyszłaś? Kolega ze szkoły, spotkałam go przypadkowo. Przypadkowo? Nie żałujesz? Nie. Przecież to ja wygrałam. Sercem kostka jest nie najlepiej. Wiesz, Adam? Chciałabym mieć z tobą dziecko. A z nim nie chciałeś? Ale nie miałam. Nie jestem za stary na bachora? Nie mogłabyś wtedy przez rok pracować. Nie utrzymasz nas we troje? Słuchaj, a byłaś ty kiedyś w ciąży już? Chcesz wiedzieć, ile razy? Kochasz mnie? Powiedz, kochasz? No, kocham. Postanowiłem zrobić ci dziś niespodziankę. Teraz? Tak. Niestety bardzo Państwa przepraszam, ale wybór mamy bardzo ograniczony. Mieliśmy ostatnio takie kłopoty. Może w przyszłym tygodniu będziemy mieli coś więcej. Szkoda. Zależało nam właśnie dzisiaj. Jasiu, może... Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli Państwu tak bardzo zależy... Tak. Taka okazja rodzinna. No... Mamy znajomego. Wrócił niedawno z zagranicy. Ma parę rzeczy ze starej antycznej biżuterii. Gdyby to Państwa interesowało, mógłbym zadzwonić. Widzisz, stara biżuteria to jest lokata. Chciałbym jednak uprzedzić, że są to bardzo drogie rzeczy. Rzeczy unikalne. Ale nikt nie miałby nic podobnego. Ja rozumiem, że zależałoby ci na tym, żeby żadna nie miała nic podobnego. No właśnie. No w porządku. Niech pan zadzwoni. Kogo mam zapowiedzieć? Inżynier Turczyn. Przyjdziemy wieczorem. Adam? No? Czego ty się wstydzisz? Zawodu czy nazwiska? No nie wydaje ci się to jakieś dziwne? Co? Jubiler nie ma biżuterii? Proponuje jakieś pokątne transakcje w kogoś mieszkaniu, nie chce prowizji? Może on mu płaci? Kto płaci? Ten lekarz temu jubilerowi. No nie wiem, kto komu płaci, ale nie lubię chodzić z pieniędzmi do obcych ludzi. Żebyśmy tam zaraz poszli. To chodźmy. Tak? No, jak chcesz. Proszę. O, nie, nie brzydkie cacko. Ile to ma kosztować? No, w stosunku do ich rzeczywistej wartości bardzo mało. Ja potrzebuję szybko gotówki. Odbieram samochód. 250 tysięcy. 220. Niestety. Tyle mi brakuje. No, 230. Niech będzie. Z tym, że wie pan, mam przy sobie tylko 100 tysięcy. Resztę dopłacę panu, powiedzmy, wieczorem. No, naturalnie klipsy zostaną u pana. To ja napiszę szybko pokwitowanie.
No i wieczorem zapraszam państwa do Posejdona. I wtedy, prawda, musimy oblać szampanem tak miłą transakcję. Zgoda? No, tak. Zgoda. O 8:00. Nie zdążymy. No to o której? Może po 22:00. Proszę przeliczyć, panie doktorze. Panie inżynierze. No, to jednak jest parę groszy. Niech a to pani... pokwitowanie. Niech pani nie każe czekać kim psom. Prześliczne. Już się nawet przeczesałam. Czy mogę być pierwszym, który zatańczy z panią w nowych klipsach? Adami? Bezwzględnie. A państwo z Wybrzeża? Nie, przejazdem. Za tydzień wracamy do Warszawy. 200 po 600. Błyn, teren skażony. Proszę. Podobno poszedł zobaczyć, co się z nią dzieje. Żyje? Tak. Znaczy, nie wiadomo. Nie spałeś? Chodźcie spać. Nie, jeszcze nie. Już od paru tygodni wiadomo, że jest niebezpieczna. No, chodźcie, chodźcie. To była cała moja lokata kapitału. Wszystko, co zarobiłem za granicą. Plus dewizy. Dolary? Tak, 8 000. Podejrzewa pan kogoś? Nie. Klucze miał pan cały czas przy sobie? Tak. A jak pan w ogóle spędził ten wieczór? Byłem w lokalu. Sam? Nie, załatwiałem te transakcje. Co to za ludzie? No to inżynier Turczyn i pani Kasia. Małżeństwo? Nie wiem, chyba tak, ale... Jak to chyba? Ja wiem, że w pewnych środowiskach inteligenckich, zwłaszcza u artystów, to tak jest, że raz tą, raz tamtą. Ale w ogóle to kodeks cywilny, proszę pana, w naszym kraju istnieje. I formułuje wyraźnie pojęcie małżeństwa. No więc żona czy nie żona? Nie wiem. Gdzie mieszkają? Nie wiem, chyba w Warszawie. A gdzie pracują? Tego także nie wiem. Nie wiem, nie. To takie zagraniczne zwyczaje? Wie pan, w pewnych sferach ludzie czasami nie robią ceregieli. No wie pan, ja nie wiem, o jakich sferach pan myśli. Ale na przykład mój wuj, wie pan, o kim mówię, porucznik Zubek. Jest prostym człowiekiem. Nigdy nie piłby wódki. Z człowiekiem, o którym nie wiedziałby, co robi, jak się nazywa, gdzie mieszka. I na dobrą sprawę, jak mu na imię. Może współdziałał ktoś ze szpitala? Ludzka zawiść. Ludzie często paplając nieświadomie nadają robotę. No właśnie, może ktoś z lekarzy? Naturalnie. Ordynator z siostrą przełożoną. A dlaczego pan wyklucza szpital? Bo poza wszystkim innym, proszę pana, to by świadczyło o tym, że robota była przygotowana wcześniej. On tych dwoje poznał tego samego dnia. On tak, ale oni mogli go znać wcześniej. A ty ciągle wracasz do tych dwojga. Tak. Panie majorze, nie ma takiego nazwiska. Sprawdziłem, ani w Warszawie, ani w Trójmieście nie był meldowany. Czyli albo skłamali, mówiąc, że są z Warszawy, albo podali lipne nazwisko. A ja bym jednak nie wykluczał szpitala. Marczewski nosi klucze w płaszczu. A wśród lekarzy też? Roi się od włamywaczy, proszę pana, tak? W płaszczu. A płaszcz był w szatni. Mylne rozumowanie. Obaj pańscy podejrzani nie wychodzili z lokalu przez cały czas. Siedzieli z nim razem. Wspólnik. A skąd klucze? Szatniarz? Nasz NW, a po drugie, skąd mógłby wiedzieć? A jak wisiały płaszcze? Na jednym numerku czy oddzielnie? No jakie to może mieć znaczenie? No załóżmy, że jest tak. Inżynier Turczyn pod jakimkolwiek pretekstem, na przykład do toalety, wychodzi na chwilę do szatni,
Bierze płaszcz, oczywiście nie swój. Sam pan mówił, że doktor Marczewski nosi klucze w płaszczu. Przekazuje te klucze wspólnikowi. Wraca do towarzystwa, bawią się. W tym czasie wspólnik dokonuje skoku. Wraca, oddaje tą samą techniką klucze Turczynowi. Turczyn wkłada je do płaszcza, wiesza, wszystko gra. Panie majorze, ja myślę, że trzeba zadzwonić do Gdańska, żeby sprawdzić, jak wisiały te płaszcze. Zadzwońcie. Marczewski, słucham. Czy pan doktor Marczewski? Tak, słucham. Porucznik Jaszczuk z Warszawy. Czy pamięta pan, jak wisiały płaszcze wtedy wieczorem w restauracji? A jakie to ma znaczenie? Panie Marczewski, jak pytam, to widocznie ma. Pamięta pan? Przyszedłem pierwszy. Potem inżynier. Wziął ode mnie numerek, bo nie było wolnych. Prosił, żeby mogli powiesić na moi. Czy oddał panu numerek potem? Nie pamiętam, wychodziliśmy razem. A klucze miał pan w płaszczu? Tak. Jednakże nie rozumiem. Dziękuję, to wszystko. Do widzenia. Zna pani najkrótszy dowcip po milicjancie? Nie. Idzie milicjant ulicą i myśli. Nieśmieszne? Mój mąż jest dzielnicowym. Może. Obywatelu mają. Napad na plebanie w Ostrołęce, chyba ci sami. W porządku, rozumiem. A co? Co towarzysza milicjanta tak zainteresowało? Nie wiem jak ksiądz, ja w partii nie jestem, więc po co te złośliwości? A tutaj zastanawiające jest słownictwo, protokół, badania, narzeczonych. I to wszystko w zestawieniu z miłością, z którą kojarzy się, albo przynajmniej powinien się kojarzyć ślub. Zwłaszcza jeśli idzie o przed. Pan żonaty? Byłem. Czyli rozwodnik. A ślub pewno też tylko w magistracie. Nie, kościelny. Wolno wam? Ja po prostu nie lubię robić z siebie wariata. Moja żona była wierząca, więc napisałem do kurii, do Wydziału Spraw Sakramentalnych. No i dostała ona zezwolenie na ślub kościelny ze mną, z niewierzącym. Jak ksiądz, ja nie lubię oszukiwać, nawet nie swojego Pana Boga. Także może zechce ksiądz odrzucić te animozje na chwilę i porozmawiać ze mną szczerze o tych dolarach. Ja nie jestem z Wydziału Finansowego. Interesuje mnie tylko, żeby złapać tego złodzieja. Ile było tych dolarów? I tak ich nie znajdziecie. Niech będzie pochwalony. Co to ma być? Przecież ja z Warszawy jechał. To jest tegoroczna smorodnia. I trochę ciasta. Dziękuję bardzo. A o tych dolarach to każde dziecko na wsi wie. A jeszcze jak do gospody zaszedł, to ta szczerzucha za lady na pewno mu wszystko wyklepała. Dobrze, że jeszcze go do grzechu nie namówiła. Znowu podsłuchiwałaś. A nasz ksiądz to za co was ma lubić? W 49 to aż 5 lat się u was przesiedział. To ksiądz musiał nieźle podziałać. Księży rzadko wsadzają. Nawet wtedy. Na baczność byś przede mną stawał. Majorem byłem, ale nie takim waszym. No, domyślam się. I co, i dopiero w 49 księdza dopadli? Dobry byłem. Ale z tym twoim ślubem to mnie zaskoczyłeś, chłopcze. To ty ich chrzczony jesteś. A jestem? A co ksiądz myśli? No? A żona naszego komendanta to nie wodziła swojego dziecka do chrztu aż pod Lublin? No i co ty na to? No cóż, farbowane lisy trafiają się wszędzie. Po prostu firma, w której ksiądz pracuje, ma już 2000 lat, a nasza dopiero 40. Ale co my się tu mamy licytować? Ja muszę złapać tych dwóch po prostu. No to tak szczerze, jak partyzan z czekistą, jakie były te dolary i ile ich było? 6000 w banknotach 100-dolarowych. Wszystko od byłych parafian z Ameryki na remont kościoła. Wiesz co? Nie chciałeś Pana Boga oszukiwać, to i ja ci pomogę. No i sobie też. Nie wtrącaj się. To były banknoty nowe.
z jednej z serii po kolei. Sławek nas przygarnie. Cześć, stary. Jak się masz? Pan Borewicz. Byliśmy razem na prawie, tylko że on do końca, a ja bardzo krótko. Ja bardzo szybko, Sławuniu. Za pół czasu mam koncert. Po sałatce seta i lecimy. No i możesz nic nie mówić, mało kojarzy. Sek w najczystszej postaci. A może pójdziesz z nami, co? Dziękuję, ale jeszcze nie lubię. No zjesz później, dwa koncerty muszę odwalić. Jak chcesz, ty ją bierz. Kochani, powołajcie się na mnie przy służbowym wejściu. Ma pan wyjątkowo hamowatego kolegę. Mnie się wydawało, że to raczej pani jest z nim w dużej zażyłości. Jest moim cichym zaopatrzeniowcą. Butik czy pieczarki? Butik. No to co? Bierze mnie pan? Cześć, Sławek. Cześć. Niech się pan nie krępuje. Wiem, kim pan jest. Wsadził pan mojego narzeczonego. Dostał 15 lat. Ale to i tak mało. To wyjątkowa kanalia. No to co? Do siebie pan mnie nie chce zaprosić. Bo nie wiadomo, kiedy sobie pójdzie, to już lepiej do niej. Bo można wyjść, kiedy się chce. Zgadza się? Mam rosół z domowym makaronem. Ja właściwie dosyć lubię rosół z domowym makaronem. A telewizor pani w domu ma? Mam. A pan w klubie aktora służbowo? Nie, skąd? Mieszkam dosyć tam blisko, nie prowadzę domu, załatwiłem sobie kartę. A wiedzieli dla kogo? Myślę, że pani przesadza. No to jak? Jemy rosół, czy... A czy moglibyśmy poprzestać na rosole dziś? A jednak się pan wystraszył. Rozumiem narzeczona kryminalisty. Telewizor ma pan za sobą. Kto jest na tym zdjęciu? Moja córka. Ma pani dziecko? A teraz masz ochotę zapytać, czy jestem mężatką. Nie jestem i nie byłam. Dlaczego mi to mówisz? Żebyś wiedział. A tatuś był kim? Tatusia właśnie wsadziłeś w zeszłym roku. Aha. I dlatego się nie ożenił? Nie. Nie spieszyliśmy się, bo wydawało nam się to takie romantyczne. A kiedy po pół roku okazało się, że mała nie widzi, więcej się nie pokazał. To dzisiejszy program, a teraz przeczytam państwu komunikat Milicji Obywatelskiej. Poszukuje się mężczyzny, który przedstawia się jako inżynier Turczyn. Wiek około 40 lat, wzrost średni. Towarzyszy mu kobieta w wieku około 27 lat, szczupłej budowy ciała. Wymienieni w dniu 11 czerwca przebywali w restauracji hotelu Poseidon w Sopocie w towarzystwie doktora J.M. Osoby, które się z nimi zetknęły, prosi się o nawiązanie kontaktu ze Stołecznym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Telefon 45 61 18. To sprawa, którą prowadzisz? Rozumiem, nie był tak. Towarzyszy kobieta w wieku około 27 lat, szczupłej budowy ciała. Wymienieni w dniu 11 czerwca przebywali w restauracji hotelu Poseidon. Nie przejmuj się. Dlaczego nie chcesz, żebyśmy się zgłosili? Po co, żeby się nas czepiali? Jakaś śmierdząca sprawa. Adam, jesteśmy w porządku, ja bym po obiedzie poszła. Nie. Zapomnij o tym. A może ty wiesz, dlaczego nas szukają? Kasiu, wiesz jak to jest. On coś komuś ukradł, jemu ukradli, a potem się mówi, że był zamieszany. Z nim lepiej nie zaczynać. A poza tym nie wiadomo, co to jest za doktor i skąd on to miał. To dobrze, że spaliłeś to pokwitowanie. No, nie martw się. Do Sopotu przyjedziemy nieprędko. Jutro do Warszawy, a potem... No, zaraz wracam. Adam, kiedy się do mnie przeprowadzisz? Już niedługo. Adam ma rację, Kasiu.
mieszaj się do tego. Tak bym chciała być w życiu szczęśliwa, jakoś mi to nie wychodzi. No widzisz, młody człowiek powinien tak żyć, żeby nie mieć zmartwień. No nie tylko ciągle szukać szczęścia. Szkoda, że odeszłaś od Kostka. Życie masz przed sobą, nie musiałaś się od razu wiązać. Samotność straszna jest dopiero na starość. Nie lubisz Adama? Ja lubię tylko zwierzęta. A ludzi? Tylko ciebie. Kiedy będziesz się widział z Kostkiem? Dopiero po powrocie do Warszawy. Pozdrów go ode mnie. No, mogłaś to zrobić przez Adama. Widział się z nim wczoraj. Tutaj? Z Był Kostkiem? W Sopocie. Bardzo krótko. Co byś zrobił, gdyby się okazało, że jestem w ciąży? To się wyskrobisz. Adam? Kiedy się widziałeś ostatni raz z Kostkiem? Jakieś 2 miesiące temu będzie. Up! Dobrze. Dół! Kostek był wczoraj na spektaklu. Było przeszło, nic nie zlepisz, wujciu. Prosił, żeby ci to dać na przywitanie w Warszawie. Kochany Kostek, zamienił wreszcie to mieszkanie? Nie, mieszka dalej na Bituskiej. Powiedz, Kasiu, jesteś szczęśliwa? Teraz już nie wiem. Coś z Adamem. Zmienił się, jest... Jakiś zamknięty, jakby obcy, ciągle podenerwowany. Pogadaj z Janem. Pytałam. Powiedział, że się czepiam. Myślę, że Kostek wie dużo o Adamie. Widuje się z nim po tym, jak ja odeszłam? Myślę, że tak. Nie za dużo z nim gadasz? Śmierć od niego czuć. Gdzie byłeś? U Kostka. Widujesz się z nim? Czasami. Nie jesteś głodny? Umówiłem się z jednym facetem, z nim coś zjem. Wrócę przed spektaklem. Aha, z kulacją też nie czekaj, muszę jeszcze wyjść. Długo. Trochę zeszło. 50. To my jesteśmy kwita. To na razie z panem. Na Bituską. Pani Zosiu, to jakaś Amelion, jest Adam? Mhm, czekam. Hej. Tak? Dziękuję. Chwileczkę tylko posprzątam to. Co się stało? Nie, nic. Herbaty? Nie. Coś mocnego. Stało się coś? Nie. Może się stęskniłam?
co to przyszłaś od tak bez powodu? No, chyba na tyle się nie zmieniłaś, Kajku. Adam wie, że tu jesteś? Nie. I nie chcę, żeby o tym wiedział. Zaczynam rozumieć. Chyba nie. Z Adamem dzieje się coś niedobrego. Zmienił się. Ale nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Chyba ci się wydaje. Chyba coś wiesz. Musisz mi to powiedzieć. Proszę cię. Będę matką jego dziecka. Żałuję, że nie mojego. A tak w ogóle to nic się nie dzieje. Kłamiesz, Kostek. Wiem, że coś się dzieje. Zrobię wszystko, co zechcesz, jeśli powiesz mi prawdę. Wszystko? Tak, wszystko. I będziesz miał na to całą noc. Przecież Adam by mnie zabił. Kajusiu. Kostek. Zawsze mówiliśmy sobie prawdę, nawet jeśli była zła. Tak, to pamiętam. Szczególnie tą ostatnią. Powiedz, nie chcesz, żebym została, tak? Zostań. Chcesz wrócić? Adam by cię zabił, znasz go. Może nie zdążyć. Zostaniesz? Dzisiaj tak. Nie, z powrotem. Chcę wiedzieć wszystko do końca, powiedz mi. Gdzie byłaś? Pytam, gdzie byłaś? Powiem ci. Jak powiesz, gdzie wychodziłeś wieczorami z Janem. Adam. Wiem o żonie młynarza. O jubilerze, o plebanii. Wiem wszystko. A ja chciałam mieć z tobą dziecko. Idiotka. Nie przypuszczałem, że jeszcze tak cię kocham. Uwierzyłaś mu? Naprawdę? A ty zaprzeczysz? Nie, on to zrobi. Pójdziemy do niego razem i to wszystko odszczeka. Powiedział, że może nie zdążysz. Przebieraj się. W ten sposób i tak cię nie odzyska. Idiota. Prosimy o zamknięcie oczu. Podwójne salto na palocie. Katarzyna Melon. Prosimy o nieklaskanie podczas występu. Pięćdziesiąty numer dzisiaj. No i 50. noc miłości. Myślisz? A może ona właśnie ma te swoje szczęśliwe 5 minut? Nigdy nie wiadomo, kiedy szczęście przychodzi i odchodzi. Pamiętam kiedyś w cyrku Staniewskich zginęła młoda palocistka. Oj, ty to jabłuszko albo o Piłsudskim, albo o śmierci.
Wiesz, to dziwne. Dzwoniłem do niego przed chwilą. Po co? A żeby go uprzedzić, że jedziemy. Odebrał jakiś facet. Chciał się koniecznie dowiedzieć, co mówi. Poprosiłem Kostka. Powiedział zaraz, ale Kostek nie podszedł do telefonu. Tylko ten facet powiedział, że jeżeli mam interes, to żebym sam przyjechał. Nie wiem, co to znaczy. Widzisz, Kasiu, nie chciałem ci wczoraj... Ale to wszystko, co ci Kostek powiedział, to prawda. Tylko z tym, że jest akurat na odwrót. On to robi, nie ja. Kłamiesz. Wiesz, ja też nie jestem w porządku. Pośredniczyłem w sprzedaży, nagoniłem parę klientek. No, chciałem mu pomóc. Wiesz, jaką ma rentę. Teraz został sam. To tak jakby trochę za ciebie. No i co? Teraz ty decyduj. Wchodzimy? Wracamy. Jakieś love story tu było. Co to jest? Gdzie leżały? No jeden w łóżku, drugi w łazience. Zakurzony? Nie, ale wyglądają takie jakieś nie nasze, może indyjskie, japońskie. Nie nasze, mówisz? No dobra, fotografujcie to dokładnie. Wyślemy na telefoto do Gdańska. Tak bez modelki? Jakaś smukła szyja, co? Tak, zaraz tu przyjdzie porucznik Jaszczuk, który będzie miał smukłą szyję. Nie. Te zdjęcia też zróbcie. A, tu w Szpargałach chyba jest jej zdjęcie razem z nim. Śmierdzi trochę, ale chyba nie gorzała. A co, lekarstwo? Chyba tak, wziąłem resztkę na badanie. A gdzie butelka? Jak chory zażywa lekarstwo, to gdzieś tu powinna być butelka, nie? Tu jest butelka z receptą. Chyba coś na serce. Tu kieliszek, tam butelka. Dziwne. Przy sekcji zaznacz, że z badaniem na zawartość jądr. Dobrze. Cześć, Borewicz. Zdaje się, że coś tutaj kupiłem dla nas w sprawie Sopockiej. To ona. I to są te klipsy. Proszę tu podpisać protokół okazania przedmiotów. Jakżeście to tak szybko ustalili, no? Do widzenia. Chodzą po ulicach i myślą. W każdym razie niektórzy, co? W końcu nie wiem, co ma być w tej informacji. Napisałem ci tu na kartce. I oczywiście chcesz mieć to na jutro. Tak jest, pani redaktor. Samobójstwo czy wypadek? No, taki ma być tytuł. Wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Wituskiej znaleziono zwłoki 45-letniego Konstantego S., znanego w pewnych kręgach pod pseudonimem Kostek. Stwierdzono, że śmierć nastąpiła na skutek zażycia nadmiernej ilości środków nasennych. Konstanty S., znany milicji jako paser, to prawda? Uchylam pytanie ze względu na dobro śledztwa. Czy odezwiesz się do mnie dopiero przy następnym tajemniczym nieboszczyku? Uchylam pytanie ze względu na dobro śledztwa. Łajdak. Chodź, Kasia. Masz. Czytaj. Samobójstwo czy wypadek? To nie był przypadek. Dlaczego? Odebrał sobie życie. Dlaczego miałby to zrobić? I ty mnie o to pytasz? Powinnaś wiedzieć to najlepiej. Najgorsze, że teraz rzeczywiście został ci już tylko Adam. Gdybym nawet nie chciała, to muszę mu teraz już wierzyć. Nic nie musisz, Kasiu. Młoda jeszcze jesteś. A
Może rzeczywiście wtedy było lepiej zostać z ojcem w NRF-ie. Sama jesteś jak ten palec Boży. Śmierć Szczerbica uznana by mogła być nawet za wypadek lub samobójstwo, chociaż nie wszystko jest jasne, gdyby nie to, że interesowaliśmy się tym panem, to stary, nieczynny obecnie paser. W zeszłym tygodniu był u niego nasz wywiadowca, dziewczyna. Szczerbic nie odrzucił możliwości dostarczenia unikalnej biżuterii, w związku z tym zaczęliśmy się przyglądać dokładniej. No i wtedy okazało się, że kieliszek od lekarstwa, które mogły być użyte w nadmiarze, stał przy łóżku, a butelka z tego lekarstwa w drugim pokoju. Na kieliszku są odciski palców, a na butelce ich nie ma. No myślę, że nieboszczyk przed śmiercią nie wyciera chyba śladów, nie? I następna sprawa. Sekcja wykazała ślad po silnym uderzeniu w potylicę. Nie na tyle silnym, żeby zabić, ale na pewno, żeby ogłuszyć. No i jeszcze jedno, mieszkanie. Dokładnie obrobione. Sejf też. Otwarty, ale nieuszkodzony. Tak? Odebrałam telefonogram do porucznika Borewicza. Makaron domowy dziś godzina 20. Brzmi to jak zaszyfrowana wiadomość, więc może pan major przekaże porucznikowi. O co to chodzi? No, przepraszam, to prywatna sprawa. Podajesz służbowe telefony. I to jeszcze mój. Słowo honoru, panie majorze, nie podawałem żadnego numeru telefonu, no. Swojego domowego nawet nie podałem. O, to ostro się za ciebie zabrała. Domowy makaron? Jakaś pracowita. Uspokój się, Jędzu. O czym wy, towarzysze, mówicie? Jeszcze raz przepraszam, panie majorze. Ewidentne jest teraz, że Szczerbic miał jakieś kontakty z grupą rabunkową. Doktor Marczewski rozpoznał i kobietę, i klipsy. Pytanie teraz, kto i dlaczego załatwił Szczerbica? Pierwsza możliwość, porachunki w bandzie. Mógł na przykład narazić się szefowi. Albo sam był szefem. I druga możliwość. Zorientowali się, że proponująca zakup biżuterii to ktoś od nas i na wszelki wypadek pozbyli się Szczerbica. Rozumowali słusznie, skorośmy się zainteresowali nim, mógł stanowić dla nas dojście w tej sprawie. Propozycje. Opuściłem wiadomość agenturalnie, że cudzoziemiec kupi starą, unikalną biżuterię. I nikt się nie zgłosił do komendy. A może jeszcze podaleć, że poszukuję japońskiej. Chwytam się, czego mogę. A to się daje zauważyć. Dać zdjęcie tej dziewczyny do prasy. Nie. Nie, spróbujcie ustalić jakoś inaczej, kto to jest. Może należy poszukać naokoło tego Szczerbica. Rodzina, znajomi, kobiety. Rozumiem, że dziś wieczorem nie macie w domu. Rosół z makaronem może się przeciągnąć. Nigdy nie byłem przesadnie drobiazgowy, jeśli chodzi o pory dnia. Chciałabym się położyć. Sama. Zostanę, rozumiesz? Zostanę, bo tak chcę. Ale ja nie chcę. Dlaczego? I tak tego nie zrozumiesz, prostaku! Kaśka. Ja już nie mogę. Wydaje mi się, że mnie śledzą. Ja już nie mogę. Mów. Zrozum. Jeszcze rok. A może dwa. I będę musiał odejść. I co dalej? Zupka w Barze Mlecznym? Nie chcę! Byłaś kiedyś w niedzielę w Barze Mlecznym? Nie chcę tak żyć, rozumiesz? Chcę do końca, całą gębą. I będę. Mamy na to zabezpieczenie. Nie boję się. Chyba, że cię ktoś wsypie, co? Kasiu, Kostek powiedział ci wtedy prawdę. W jednym nie zabierałem. A z nim musiałem tak zrobić. Dalej. Pamiętasz, kiedy Kostek chciał cię odzyskać z powrotem? Wtedy, kiedy u niego byłaś. Sama mówiłeś, że powiedział, że nie zdążę. Musiałem być pierwszy.
albo nie trzeba było mi tego mówić. Chyba czekał na ciebie. Powiedziałem mu, że wiem, że tu byłeś i że nie przyjdziesz. I żeby nigdy na to nie liczył. Taki byłeś pewny? Wtedy zaczął się atak. Wyszeptał, żeby mu podać lekarstwo. 20 kropli. Wlałem mu całą butelkę. Usiłował mnie przepraszać. Powiedział, że odwoła to wszystko, że jutro. Ale już nie dokończył. Musiałem mieć pewność. Więc dostał jeszcze w czapę. Złapią cię. Ja się już nie cofnę przed niczym. Nie mam wyboru. Co słychać u Watulu, Dudziak? No różnie. Raz kwadratowo, raz podłużnie. Dudziak, znaliście Konstantego Szczerbica? Nie pamiętam. Przecież to wasz szwagier. No, mogłem zapomnieć. Wiem, że Szczerbic żył z jakąś, tak wie pani, na kartę rowerową. Ale co, nikt to nie wiem. Podobno szykowna była, ale bardzo młodziutka. No, on mógłby być jej ojcem. I skrobała się często. Skąd to pani wie? Siostra sąsiadki pracuje w szpitalu na Solcu, a tam pracuje lekarz, który ma prywatną praktykę. Pani Kwadnas. Panie poruczniku, ja 8 lat chodzę w miasto. Ja je wszystkie lepiej znam niż pańskie koleżanki z Armii Zbawienia. Właśnie dlatego panią pytam. Aha, jak pan pyta, to je nie notowane. Może to jakaś lalka z wyższych sfer. Mogę zawalić? Proszę. Wie pan, teraz jest ogromna rotacja. My bywamy w najlepszych domach, a prezesi schodzą na złodziei. Trudno się połapać, nie? Nie przypali mi pan? Nie. Ale mimo to miło się z panem rozmawiało. Tak? Tyle dziewczyny różnych rzeczy mówią o panu. Mówią polski Kolombo, a pan przecież nie jest zezowaty. A kapitan Nowosielski, kurczak. Jak pani kiedyś pisała pamiętniki, to chętnie przeczytam rękopis. Jest pani wolna? Do widzenia. Do widzenia. Może pani powołać następnego? Co prawda nie współpracuję z milicją, ale dla pana zrobię to specjalnie. Następny, proszę. Dzień dobry, panie poruczniku. Dzień dobry. Soroka. Witam cię, Siane. Dawnośmy nie mieli szczęścia gościć się u siebie. To chyba mamy różne z panem porucznikiem pojęcie szczęścia. Ja tam nie tęskniłem. No widzisz. Nigdy nie wiadomo, kiedy na człowieka to szczęście spadnie. Tak. Uzbierało się. Ale wiesz co? Nie wracajmy do starych, niesympatycznych spraw. Ja mam dzisiaj tylko jedno. Mnie interesuje twój stary znajomy. Konstanty Szczerbic. No, trochę go znałem, ale nie za dużo i bardzo dawno. Mam wymienić ci miejsce i datę waszego ostatniego spotkania? No co? Zerwał ze mnie? A może znalazł lepszych, wam się to nie podobało i... Brałeś w tym udział, Soroka? Ja? Panie poruczniku, znają mnie w tej firmie nie od dzisiaj. Ja... nigdy. Jeśli nie, no to wyjaśnijmy to sobie. Ja ci powiem, w takich sytuacjach to najlepsza jest szczera rozmowa. Z kim związał się Szczerbic, jak się z wami rozstał? Nie wiem. I nikt nie wie. Pewnie z kimś spoza Ferajny, bo inaczej by się słyszało. Może jakiś stary znajomy z cyrku znaczy się może. A co on miał wspólnego z cyrkiem? A zaraz po wojnie występował jako żywy manekin. Facet rzucał w niego nożami. Cel miał bez obciachu, ale kostek od tego czasu trochę sercowy się zrobił. A gdzieście się spotkali ostatni raz? No... Panie poruczniku, przed chwilą pan mówił, że zna pan datę i miejsce. Jako stały bywalec tej firmy musisz wiedzieć, że ci, co tam siadają, to odpowiadają. A ci, co tu, zadają pytania. W gongu. Co wam proponował? Nie,
Nie dogadaliśmy się. Soroka, kurczę, ja się dzisiaj umówiłem z jedną panią na rosół i muszę ci powiedzieć, że strasznie nie lubię zimnej zupy. Rozumiemy się? No to szybko, co wam proponował? Szukał zagraniczniaka, miał biżuty dla znawców. Podobno jakieś japońskie cacka, znaczy się staroci. Na pewno nie nasze? Na pewno, to pamiętam. A czego nie pamiętasz? A to jeszcze nie wiem. To jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Szczera odpowiedź. I idziesz do domu. Kto to jest? O zmarłych wszystko, o żywych nic. Nie. Nie, nie, nie. 16 czerwca na Czackiego proponował wieśniakowi sprzedaż złotych dolarów świnek. No, więc ten wieśniak od wielu lat już na wsi nie mieszka, tylko pracuje tu piętro wyżej w PG. Wiesz, co to znaczy? Przestępstwa gospodarcze. No, zgadza się. To co, zawołać go? A już się tak przyjemnie rozmawiał. To taka cyrkówka. Żyła jakiś czas ze Szerwicy. Nazwisko? Nie wiem. Nie wiem? Czy dalej nie pamiętasz? Słowo harcerskie. Raz ją widziałem. No, panie poruczniku. Harcerskie mówisz? Wolny jesteś. Póki co. Do widzenia, panie poruczniku. A nie wolałbyś się już ze mną nie widzieć? Fakt. Żegnam. Cześć. Skończyłam. Ja też. Sama chodząca amnezja. Każdy gryzł wargi, medytował, marszczył czoło. Dobra wola współpracy z MO i nic z tego nie wynika. Cholery można dostać. Jeden to mi nawet dowcipy opowiadał. No. Stoi milicjant na moście, wyrywa płyty chodnikowe, wrzuca je do wody. Podchodzi ktoś i mówi: panie, co pan robi? A on: zobacz pan, ciekawostka. Wrzucam kwadraty, a robią się kółka. A ja chyba coś mam. Tak? Szczerbic szukał kupca na starą japońską biżuterię. Czyżby skok na doktora Marczewskiego? No jeśli w mieszkaniu Szczerbica znaleźliśmy kolczyki, które Marczewski sprzedał tamtej parze, to znaczy, że ta para jest w bandzie. No. W dodatku ta facetka była kochanką Szczerbica, a Marczewski poznał ją ze zdjęcia. Wszystko się klei. Trzeba sprawdzić teraz, czy ona jeszcze pracuje, jaki cyrk był wtedy w Gdańsku albo w okolicy i gdzie ten cyrk jest teraz. Zwariowali obaj z tymi lornetkami. Porucznik Borewicz, moja żona. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Mąż wiele mi o panu opowiadał. Tak? Nic z tego. Proszę? Na razie chyba żadna z nich. Aha, nie, tak, ale mają być jeszcze dwie podobno. Ta treserka tygrysów i ekwilibrystyka na rowerze. Tam lody podobno dają. Ja zapraszam państwa. Proszę. Chodźmy. Panie poruczniku, znowu za co? Za cichy chód po ulicy. Ale mi pan wstydu narobił.
Ale, panie poruczniku, wracam do domu czy plantacja naftaliny? Powiedziałem. No i jeśli ma być która, to chyba tylko ta. Po przerwie jest wolny. Ale, załatwione. Ale to swoje z Zomoblutu mógłby pan zabrać. Ja sobie to do końca sam obejrzę. Ja jestem kuzynem pani Melion. Chciałem tam na... Proszę. Dzień dobry. Przepraszam, czy ja mógłbym panią prosić o autograf? Proszę bardzo. Dziękuję. Pan ma moje zdjęcie? Tak. Dziękuję pani. Przepraszam, skąd pan ma to zdjęcie? Co jest? Ten facet poprosił mnie o autograf. No to się zdarza. Ale on miał moje zdjęcie. To też się zdarza. To jest zdjęcie, które wisiało u Kostka. Jakie zdjęcie? Zobacz. Nie mają przeciwko nam żadnych dowodów. Jak to przeciwko nam? Tylko my dwoje wiemy o wszystkim. Ja nie mam z tym nic wspólnego, żygać mi się już chce. Uważaj, jesteś dla nich jedynym śladem. Słuchaj, daj mi na parę dni te klipsy. Tylko spokojnie, uważaj. Pani Katarzyna Melion, prawda? Tak. Milicja, ja chciałbym z panią porozmawiać. Słucham. Wolałbym u nas. Mam iść tak? Czy mogę się przebrać? No raczej niech się pani przebierze. Chodzi o drobne formalności związane ze śmiercią Konstantego Szczerbica, Kostka. Nie będę krył, że u nas też był znany pod tym pseudonimem. To był kiedyś, powiedzmy, ktoś pani bliski. Tak. Byłam jego kochanką. A czy mógłbym się zapytać o pani obecny stan cywilny? Panna. I nie jest pani z nikim związana? Nie. Taka ładna dziewczyna jak pani... I po to mnie pan aresztował, żeby mi to powiedzieć? Nie jest pani aresztowana? Nie? To dlaczego spod cyrku zabrał mnie radiowóz? Wracając do pytania, to pan widzę też bez obrączki. A nie wierzę, żeby pan był taki święty. Niechże pani napastliwością nie dodaje sobie odwagi. Ale wracając do sprawy, czy widywała się pani ostatnio z panem Szczerbicem? Jakieś nic nieznaczące spotkanie. No to niech mi pani w takim razie wyjaśni, skąd w jego łóżku, przepraszam, jeden był w łazience, znalazły się pani kolczyki. Mało znam kobiety, ale odnoszę wrażenie, że one w czasie nic nieznaczących spotkań nie gubią biżuterii w łóżkach byłych narzeczonych, co? No chyba, że nie było to nic nieznaczące spotkanie. Myślę, że ma pan rację. Tylko to nie są moje kolczyki. Jest pani tego pewna? Jak najbardziej. Ciekawe. Będziemy to musieli jakoś wyjaśnić. Nigdy nie nosiłam kolczyków. Tak, to w takim razie dlaczego ma pani przekłute uszy? No ale ja, jak już mówiłem, mało się znam na kobietach. Tak. Dobrze, to na dziś byłoby wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo. Aha, jeszcze jedno. Doktor Marczewski z Sopotu prosił, żeby panią pozdrowić. Widzi pani, on oglądał te kolczyki i twierdzi, że są to te same, które sprzedał pani kilka tygodni temu. No ale skoro pani nigdy nie nosiła kolczyków, to pewnie nie zna pani i doktora Marczewskiego. No nieważne, przy jakiejś okazji siądziemy sobie we troje i wyjaśnimy to. Żegnam panią. Pytali o mnie? Nic się nie zorientowali. Zorientowali się. Złapali mnie na kłamstwie. Powiedziałam, że nie noszę kolczyków. Wtedy mnie pozdrowili od Marczewskiego. Cholera. Dwie kawy panią, proszę.
Słuchaj, a jak zareagowałeś, kiedy o mnie pytali? Nie pytali o ciebie, Adam. Modlowanie się dopiero zacznie. Dlaczego? W trójkę z Marczewskim mam wyjaśnić sprawę tych kolczyków. Kiedy? Nie wiem. Niedobrze. Nie bój się. Ode mnie nic się nie dowiedzą. Na mnie ślad im się urwie. Tak, gówna się urwie. Będą się pytali o inżyniera Turczyna. I co wtedy? Wszystko wyśpiewasz? Nie, ja powiem, że ja cię nie znam. A, nie znasz. Adam, to ja powiem, że jestem kurawką, że naciągnęłam jakiegoś faceta na te kolczyki. Co? Ja cię muszę obronić. Co? Jestem w ciąży. Zazłączą kłopoty, rzuciła się na panią Zulę. Kazę nie chce jej oporządzać. Rzadko się Kasiu ostatnio uśmiechasz. No, bo wszystko się tak pogmatwało. Miałeś, wujciu, rację. Być szczęśliwym to nie mieć zmartwień. Niepotrzebnie chciałam więcej. W ciągu kilku godzin może się wszystko nieodwracalnie zmienić. Nieodwracalna jest tylko śmierć. A cała reszta jest do naprawienia. Ty masz czyste ręce, nie masz się tu czego bać. Co ty chcesz przez to powiedzieć? Człowiek z czystym sumieniem zawsze ma szansę, że znajdzie wyjście. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie martw się, mała. Idź spokojnie, rób swoje. Kolejny numer naszego programu. Skok śmierci. Katarzyna Melion w podwójnym salcie. Towarzyszą ją Adam Kunce i Jan Nowicki. Prosimy o nieklaskanie podczas występu. Ile? Tak jak powiedziałem, 500 000 i 1000 zielonych. Masz mnie w dupę pocałować. Masz. 50? Morda w kubę, bo możesz się rano nie obudzić. Jeśli mam ją przeżyć, to nie mam po co żyć. Powiedziałem, 500 i 1000 zielonych. Albo jutro rano wszystko powiem. Nikomu nic nie powiesz. Znikniesz, rozumiesz? Znikniesz bez śladu.
Ale jeszcze napiszesz list, że wyjeżdżasz. Aza, wiesz co to znaczy? Ostrożnie. Kości mam zwapniałe, ale palce sprawne. Wszystko spisałem. Każde wasze wyjście byłeś bardzo nieostrożny. Coś spisał. Wszystko. Uwiel mieszkanie doktora plebania jubiler. Skąd to wiesz? Od nas! Dzień dobry, panie inżynierze Turczyń. Myślę, że mnie pan poznaje. Tamten drugi uciekł, ale właściwie wszystko zgodnie ze znaniami poszkodowanych. Seria banknotów z plebanii zgadza się co do joty. Raz, panie dyrektorze, doniosłem coś glinom.